jesteśmy na urodzinach malucha. Fiat 126P. Taki samochód mieć dawno temu to było coś. Teraz to już tylko wspomnienie i super zabawa. Dziesiąta urodziny Fiatu. Jest biały. I rozdanie nagród będzie około 17. Czyli te osoby, które wierzą, że wygrały, proszę, żeby o godzinie 18 na chwilkę podeszły do podsymulatory i o 18 rozdamy nagrody. Także przepraszamy za tą obsługę. Nie chcę pasu, chcę lepiej.
O, jedna hop, druga hop i trzecia. Tak, odwracamy to, zamykamy pudełeczko, a to trzeba będzie oddać pani. Dobra, zamykamy właśnie pudełeczko, to oddaj pani, powiedz dziękuję. Ola upięknij. I teraz tak, żeby zrobić uciski, to musisz tutaj na środku, popatrz, tu jest, są takie dwie kości, one się nazywają obojczyki. I tu jest taka dziurka, popatrz, dotknij swój brzuszek tu pod kośćmi. Dziurka? Masz taką... O, tu jest twoja dziurka, to mięciusie. To jest właśnie to miejsce. I widząc te dwie kości, tą dziurkę, mniej więcej środek. Połóż łapkę na środku. No. Dobra, tylko tak, tą część łapki kładziemy, a paluchy muszą być w górze. Musisz, misiu, przesunąć kolanka, bo ci będzie trudno. I druga ręka na tą rękę. I ona ma na celu to dopchanie, a to trzymanie łapki. No. Wyprostuj, nie odsuwaj mi się, wyprostuj łokcie, plecy proste i uciskaj. Mama będzie miała trudniej. Dlaczego mama ma mieć trudniej? Bo mama jest dorosła. Mama w ogóle ma trudniej w życiu. No, trudno. Usta będą. Ciężko? Ciężko. No właśnie. I co, ożył? Nie otworzył oczu. Łuk! Wada tu leci! Ratunku! Powiedzmy nie za darmo. 30 uciśnięć, klatki piersiowej. Tylko w tym celu musi pani porządnie uklęknąć. O właśnie. Ustaw poszkodowanego i mój swobodny jednosekundowy wydech wtłacza mi ją. Klatka piersiowa się uniosła. I co jest ważne, za każdym razem podnoszę głowę do góry, żeby to powietrze z wyższych partii zaczerpnąć. Bo jeżeli ja to będę robić nisko, będziemy wymianę gazową na poziomie swoich ust tworzyć. I ja w tym momencie będę przytruta dwutlenkiem węgla, będzie mi słabość. Wow, super. Aha. Nie chcę słoneczka? Nie? Słoneczko nie. Maga, dziewczyny. Karolka! Gdzie jest? Patrz, widzę. Nie płaczaj biegów, ty! Zostaw to skrzynię biegów. Karolka! Zrobi zdjęcie. No. Kamiś, mogę ci to dać? No, no idziemy, czekaj. Już pani. Prowadzić? Jak się jedzie, dziewczyny? Dobrze. Dobrze się jedzie? Dobrze. No to usiadajcie. No, już powoli. Kolejka. Chodźcie. Chodź, kochanie. Daj rączkę. A to auto pojedzie? Nie.
szerokiej drogi, no, idziemy. Czekajcie, pani zrobi zdjęcie sobie. Tata też chciała zrobić zdjęcie. Przytomcie, proszę bardzo. No, delikatnie. Autobusy jeszcze mogą wejść. Takich starych kurków. Muzeum Fiata 126P. Dzień dobry. Kilka zdań prowadzenia, jeżeli chcecie państwo. Jasne, jasne. A później o poszczególnych samochodach. Jest to sala prototypów, czyli samochodów, których nie zobaczycie nigdzie poza tym muzeum. Jesteśmy jedynym na świecie oficjalnym muzeum Fiata 126P polskiego. Futrzaki takie. Tu są trzy samochody wielkoseryjne, żeby można było w jednym miejscu zobaczyć trzy stosowane silniki. A, jeszcze tutaj są. Ten to jest wersja elegancka. Elegant, no to jest to ostatnia wersja, nie? Ale też mieli takie futrzaki. No bo to zazwyczaj się zamawiało te futrzaki przy nowym maluchu, no, jak się go kupowało. To jest 2000 rok, biały BIS 88 i czerwony standard z 76 roku. Najstarszy był samochód. Ja nie wiem, czemu ja bym jeździł te pleciki. Bez tych kamerów, bez tego wszystkiego, kamer, czujników cofania, to takie malutkie, że to nie. Czujniki nie były potrzebne. No, widoczność była bardzo dobra w koło. No. Małe auto. Bielski malarz maluje portrety moich samochodów. Taki mały wernisaż tutaj ma. Pracowa. Jego prac. Pięknie, prawda? Kamienka? Ale w domu ludzie umierają. Nie, ale my już długo temu. Ręczny też ma. Nie ma tylko tych wszystkich kontrolek, które u nas się świecą. I psują. Nie ma tutaj. I psują. Nie ma komputera. Radio. Nie ma elektryki za bardzo. Jest tylko klima. To nie jest klima. To jest taka dmuchawa. Taka kratka, co wydmuchiwało powietrze. Chłodne, a jak było ciepło, to wydmuchiwało ciepło. Tu jest ciepło. Klima naturalna, otwarty dach, więc... No, tutaj elegancko. No. Fantastycznie się tym jedzie w ogóle. No na pewno. No za caleczka. No to wysiadam. Tak, podobało ci się? Bardzo. Powoli. Powoli. I taki malutki.
parki i wszędzie się zmieści na parkingu, nie trzeba się martwić Gemini, że nie ma gdzie parkować, prawda? A można nie krzyczeć, ty wybieraj takie miejsce, żeby się zmieściła i żeby nie... Tak, i żeby dzieci wyciągnąć, żeby nie obtukł cię nikt i ty nikogo nie obtukł. A tutaj, wiadomo, każde miejsce się zmieści.